W ostatnim czasie w mediach ekonomicznych sporo mówi się o Chinach, chociaż mówi się głównie w kontekście konfliktu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem pojawiła się informacja, która. Pozornie, jest informacją innego gatunku. Natomiast jak zaraz wyjaśnimy, wpisuje się w pewien spójny trend. Mowa o tym, że Chińczycy, którzy przez 40 lat niemal prowadzili politykę jednego dziecka i którzy w 2016 roku zdecydowali się na pewną liberalizację tej polityki, myślą bardzo poważnie o tym, aby tę politykę całkowicie. Odrzucić, jakby aby odrzucić wszelkie ograniczenia co do ilości dzieci, którą gospodarstwa domowe mogą posiadać. Pytanie, dlaczego akurat dzieje się to teraz? Abstrahując od wszelkiego rodzaju kwestii społecznych, Chiny były. Wielokrotnie krytykowane za tę politykę, za to, że narusza ona prawa człowieka, to, to nie jest tak, że chiński rząd w końcu pod ciężarem tej krytyki się ugiął, a raczej um, obawia się o kwestie ekonomiczne. Chiny, które rozwijały się przez ostatnie dekady w bardzo szybkim tempie i nadal, przynajmniej oficjalnie, rosną w tempie ponad 6%, no, stoją przed bardzo poważną. Barierą tego wzrostu w najbliższych latach i tym bardziej w najbliższych dekadach, a tymczasem obecny prezydent obiecał społeczeństwu bogate. Społeczeństwo socjalistyczne w 2050 roku i bez bardzo poważnych zmian, no, ta obietnica po prostu pozostanie bez pokrycia. Jeśli popatrzymy sobie na perspektywy tego chińskiego wzrostu, no, to okazuje się, że ze strony inwestycji trudno tutaj liczyć na jakiekolwiek jeszcze przyspieszenie, bo Chiny właśnie na inwestycjach polegały. W ostatnich dekadach i ten wskaźnik inwestycji do PKB już jest tak absurdalnie wysoki, że po prostu te inwestycje są nieefektywne, i raczej z tego, z tej, z tego źródła będziemy widzieć wpływ na spowolnienie wzrostu niż na jego przyspieszenie w kolejnych latach. I podobnie jest z czynnikiem ludzkim. Chiny korzystały z rosnącej populacji, ale także z efektu migracji ze wsi do miast w ciągu ostatnich dekad. Natomiast od trzech lat w Chinach maleje już podaż pracy. Na razie nie widać tego tak bardzo w gospodarce, bo zatrudnienie rośnie dzięki dobrej koniunkturze, ale prawdopodobnie od przyszłego roku to zatrudnienie również będzie spadać i w ciągu kolejnych lat. Ta zmiana właśnie negatywna liczby pracujących w chińskiej gospodarce no, będzie coraz bardziej w ten wzrost gospodarczy uderzać. Więc w moim przekonaniu ta zmiana polityki dotyczącej ilości dzieci jest taką próbą ratowania sytuacji długoterminowo. Oczywiście to nie poprawi jej za 5 czy 10 lat, natomiast no, w takiej długiej perspektywie planowania, która chinom nie jest obca, no, ma przynajmniej trochę choćby tę kwestię załagodzić.